O! Cześć i witam w podsumowaniu czwartego tygodnia projektu Akali. Jak pewnie zauważyliście, tutaj pod koniec samego projektu już kompletnie nie wyrabiałem się z czasem. Że musiałem ostatni tydzień wręcz przełożyć o jeden do przodu to jeszcze. O, to jeszcze samo podsumowanie też wychodzi znowu z opóźnieniem. O cóż, tak bywa, jeszcze też nie miałem specjalnie czasu nawet, żeby to obrobić. Przez dwa dni tak naprawdę tylko siedziałem nad tym tak po, dajmy na to, pół godziny do godziny dziennie. Bo wybierałem sobie najpierw fragmenty, teraz to składam. No ale to nie będę już przynudzał bardzo o tej stronie technicznej składania tego, co bardziej o grze powinienem może pogadać. Pierwsze moje przemyślenie po czwartym tygodniu było takie, że... Pierwsze jak wpadłem było takie, że... Kurczę, strasznie bez sensu wybrałem ten tydzień, bo nie ma szans, żebym grał 4 gry Akali dziennie. To po prostu jest nie do zrobienia. Nawet zakładając, że uda mi się wepchnąć na 2 rankedy dziennie, znaczy na 2 rankedy dziennie uda mi się wepchnąć Akali. Że na połowę rankedów dziennie uda mi się wepchnąć Akali. W tym momencie, żeby zagrać te 4, musiałem grać po 8 rankedów dziennie, co przy moim trybie życia jest praktycznie niemożliwe. Bo wymagałoby to zdecydowanie zbyt dużo godzin, takich czystych godzin. A więc grałem po tyle rankedów Akali, ile dałem radę. Przy czym zakładałem, że muszę zagrać co najmniej te 4 rankedy. Dobra. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że tak naprawdę Akali nie grałem dużo. W pewnym momencie nawet myślałem, że w ogóle sfailowałem ten tydzień, dlatego że no, moje statystyki na rankedach nie wypadały jakoś mega, ale kiedy wziąłem się za przygotowanie tego podsumowania, tak nagle patrzę, oglądam jedną grę, oglądam grę następną, jeszcze jedną i wyszło mi na to, że tak naprawdę gier Akali przegrałem może ze 3. W dodatku ze swojej winy to jedną chyba. Do tego jeszcze dojdę, szczególnie, że będą tutaj pokazane dwie takie gry, które zdecydowanie ja wręcz wygrywałem, ale nie dałem rady pociągnąć. Tutaj szkoda, że za długo gadałem, bo była ta świetna, taka świetna akcja z tą Katariną, która mnie próbowała dajwować. I przeżyłem na tak niebezpiecznie małym hapie, że nie wierzyłem wręcz. Nie wierzyłem, że w ogóle jestem w stanie jakkolwiek się wybronić w tamtej sytuacji. Już chciałem po prostu tak desperacko niemal ją zabić, ale... Ale no, udało mi się to przeżyć. Tu z kolei był taki dziwny fail. Nie mam pojęcia w jaki sposób, jakim cudem oni w ogóle tam pouciekali. Ale to jest chyba pierwsza z tych gier, które właśnie przegrałem. Praktycznie nie mogąc winić w tym momencie siebie. Przegrałem ją 4-1, ginąc raz. Na mega nafidowanej Sivir. Nie wiem, po prostu uważam, że team był strasznie słaby w tamtej grze i nie dało rady tego wyciągnąć. Strasznie mnie to bolało. Tym bardziej robiłem wszystko, żeby nie sfailować tamtej gry. O czym tu jeszcze mogę pogadać? Mogę pomówić na przykład o tym, że generalnie zauważyłem właśnie to, że jeżeli gram już Akali, to oczywiście idzie mi dobrze. Nawet jeżeli mam kiepski matchup, to jestem w stanie się z tego wybronić. Oczywiście mówię tutaj o piątkach, nie mówię o trójkach, bo trójki to failowałem Akali jak leci. Chyba jedną w ogóle tylko zagrałem i sobie dałem spokój już. Tak absolutnie. Jakieś trudne matchupy miałem w tym tygodniu? Tak, Garen był oczywiście ciężki. Lux myślałem, że będzie ciężka, ale nie była wcale. I Irelia była zdecydowanie trudnym czempionem, ale dało się z nią jakoś mega nie przegrać, a wtedy... znaczy gra z Irelią to jest chyba jedna z tych, które ja zaliczam do tych, które przegrałem powiedzmy z własnej winy, ale i tak samą linię skończyłem ze zostawieniem rzędu 2-2 i tak ją ostro przegoniłem z Faro. To była kwestia bardziej tego, że mimo wszystko w early game wydaje mi się, że Irelia dużo więcej robiła. Przecież nie wiem, pomagała na innych liniach, ja starałem się trzymać z tyłu i farmić. Byłem trochę do tyłu. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze konkretnego muszę mówić. Chyba, że... Nie, to nie była ta gra.
Może to była ta gra? Zaraz. Nie, chyba nie. Tak, to nie, po co ja w ogóle... A, ten... Kurczę, to akurat ma... Miałem taki głupi moment, mogę sobie wziąć lepsze. Lepsze fragmenty. To jest ta gra z Irelium, właśnie. Tamta to była gra, gdzie Lux miałem na topie i tam mi szło zdecydowanie lepiej. W tej grze z... No tutaj mamy Sejuani, która w ogóle... która z kolei on... O, Sejuani dawała mi kille tutaj. Irelia zabijała mnie, ja zabiłem Sejuani, tak to nic nie wyglądało. I to pojawiło się kilka razy. Nienawidzę Thresha, to jest koleś, który tak mnie wkurza. Szczególnie jak było teraz widać tutaj, no... Sorry. To jest gorsze niż Blitz chyba. Blitz wyciągnie mnie raz i mogę uciekać, wracać, cokolwiek, a nie, on mnie złapie, wyciągnie z Soul Shrouda i nie jestem w stanie nic mu zrobić. A to z kolei ostatnia moja gra Akali w tym tygodniu. Chyba tak, to jest druga ta gra, na którą się strasznie wkurzałem, żebym przegrałem. Mimo, że zrobiłem wszystko, żeby jej nie przegrać. No patrzcie, tutaj praktycznie na luzie od samego początku bije Vladimira, jak się tylko da, mimo że pierwszy komentarz teamu był: o, zostaniesz skontrowany i tak dalej. Nie, to team nie kontrował, posyłając na przykład takiego Ramusa przeciwko Vladimirowi, który, nie wiem, doszedł do wniosku chyba, że za dobrze sobie radzę na midzie i trzeba pomóc Vladimirowi. Na pewno nie widzę innego powodu, dla którego oni mieliby się zachować w ten sposób. Tak, Vladimir, ten Ramus przed chwilą to był pierwszy przykład takiego czegoś. I to nie jedyny. Tutaj na przykład jest drugi, dajcie spokój. Vladimir po prostu schodzi na dół. A ja sobie tam patrzę do sklepu. No, Vladimir miał tam niespecjalnie dużo hapa. Był Ezreal, była Leona. Fakt! Dlaczego Ezreal pada? O co chodzi? Co robi ta Leona? I dlaczego Vladimir właśnie dostaje następne dwa kille do swojej kolekcji? Nie wiadomo skąd. Jeszcze więcej. Jeszcze dwa. Co praktycznie go tam zabija zaraz, ale... Więc ja robiłem wszystko, żeby Vladimir się nie nafidował, ale team doszedł do wniosku, że nie, to nie może być tak, żeby mid przeciwnika nie był nafidowany, trzeba mu pomóc. I dam mu zdecydowanie zbyt dużo golda, jak na to, co... No ja... To, co powinien był dostać, ja próbowałem to jakkolwiek kierować, ale nie szło. Tym będziemy mieli zdecydowanie zbyt twardy team, żebym ja był sam w stanie na Akali i mi się przeciwstawić. Vladimira jeszcze byłem w stanie zabić, okej. Mieliśmy bardzo wyrównane staty, jeżeli chodzi o same kille. Więc ja z Vladimirem nie miałem absolutnie żadnego problemu, natomiast... nawet on nie wiedział, kto tak naprawdę go nafidował. Więc to by było tyle kwestią tak naprawdę czwartego tygodnia. Ja myślę, że zrobię jeszcze jakieś podsumowanie całości, ale to na pewno nie w najbliższej przyszłości. Zapraszam oczywiście do któregokolwiek z linków. I trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Leona, co ty robisz? Matko, Kucygierz ma 5-3. Tf.
Fuck, to mi nafidował Wladimir. Dobra, trzeba będzie się chyba zaraz zmywać. Pałk. Agreed.